Na drodze. Poczty sztandarowe, panie pośle 5., 6. i 7. kadencji, prezesie Najwyższej Izby Kontroli, panowie prezesi Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich szczebli, panie starosto, panie wójcie, koledzy samorządowcy, czcigodni księże proboszczu, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, drogie druhny i duchowie strażacy, jedną druhnę widziałam, więc mogę tak się zwrócić, mieszkańcy Walichnów, Sokolnik, zaproszeni goście. Dzisiejsza uroczystość to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności Walichnów, Sokolnik i powiatu wieruszowskiego. Nowy samochód bojowy Mercedes, jak i ten starszy troszeczkę Ford na pewno zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy i całego powiatu, a także zawsze te samochody, mam nadzieję, będą gotowe i sprawne do wyjazdów ratowniczych. Ku zaskoczeniu niektórych nie będę wygłaszać przemówienia i narażać was na długie stanie, gdyż jest tylu wspaniałych mówców, którzy chcieliby zabrać głos. Ponadto pan starosta Szymanek też bardzo się spieszy i już mnie tutaj prosił, żeby skrócić jak najbardziej. A ja jestem, tym bardziej, że ja jestem wciąż ta sama Elżbieta Nawrocka, tylko w nowej, już poważniejszej roli, roli posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki przejęciu mandatu przez byłego posła Mieczysława Łuczaka. Dziękuję serdecznie, panie pośle, za możliwość współpracy do tej pory i mam nadzieję, że będę realizować kolejno przez następne lata te zadania, które pan tutaj realizował. I jak wynika, w Walichnowach dużo do zrobienia nie będzie i troszeczkę mnie to martwi, ale mam nadzieję, że inne jednostki również do mnie dotrą. Za pośrednictwem listu, który już przekazałam wcześniej na ręce prezesa Andrzeja Waligury, chciałam życzyć wszystkim druhom, strażakom satysfakcji z tej pięknej umiejętności dawania i służenia innym. Życzę wytrwałości, odwagi, które są niezbędne podczas akcji wymagających i trafnych, szybkich decyzji, które są nierozłączną częścią waszego strażackiego życia. Niech pełniona służba przynosi społeczną wdzięczność, na którą w pełni zasługujecie. Serdeczne życzenia pełnej pomyślności kieruję także do rodzin strażaków, do przyjaciół, sympatyków pożarnictwa. Gratuluję również odznaczonym. Niech święty Florian, wasz patron, wspiera was, dodaje sił w służbie naszej ojczyźnie. Pozwolę sobie również wręczyć pamiątkową tabliczkę na ręce prezesa OSP w Walichnowach Jana Dudka. Z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz przekazania wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach składam serdeczne gratulacje wraz z wyrazami najwyższego uznania za służbę straży i na straży ludzkiego życia i mienia. Niech działalność Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek dostarcza nam wiele radości i należnego szacunku, wzorowo wypełnianych obowiązków społecznych i służbowych. Wszystkiego najlepszego, panie. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło przekazać panu. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo, pani poseł. Głos zabierze prezes NIK.